Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Beka i znajdujemy się ponownie w Sleeping Dogsach. Zacząłem kawałek od misji, ponieważ chciałem wam jeszcze opowiedzieć, co zrobiłem w międzyczasie. Mianowicie otworzyłem jakieś chyba trzy jakieś skrzynki po drodze znalazłem i je otworzyłem właśnie. Widzę, że ten podgląd mimo wszystko laguje. Nieważne ile mam FPS-ów, czy mam 30, czy 50, czy 60. Prawda? To jest wina podglądu. Mniejsza o to, po drodze że znalazłem oprócz tych dwóch kapczek, które widzieliście pod koniec ostatniego odcinka, który był zresztą, jak wspominałem, dość nieudanym odcinkiem względem ogólnym. Tam oprócz tych dwóch znalazłem jeszcze dwie kapliczki i właśnie zapowiadałem sobie HP, co możecie już w sumie zobaczyć nawet, jak ktoś jeszcze nie zwrócił na to uwagi. Okej, okay, i lecimy oczywiście już po kolejną misję. To jest uwaga warstwa popularna ponownie. How am I supposed to do my job when you keep stonewalling me at every fucking turn? Fine, sir. I understand. I just... I'll figure it out. Everything all right? These fucking politicians. They want me to clean up the streets, but they won't give me the resources I need to do it. I got something for you. And I'm all you need to close it. Yeah, well, it better be good. I'm in a pretty shitty mood right now, I'm not gonna lie. Kidnapping down at the K-Bar. Russian hostess. Probably here illegally. Now, I'm gonna investigate it further, but I wanted to give you the heads up. You know, I keep waiting for the other shoe to drop with you, but you've really helped us out a lot lately. Let me know what you find. Are you sure? Okay, so dzięki temu mamy za misję. Porywacz, okej. Okay. Tutaj chyba się wychodzi, tak, dobrze mówię. Nigdy nie potrafiłem stąd wychodzić, szczerze mówiąc. Zawsze próbowałem jakieś tam wyjść tamtym bokiem z jakiegoś powodu. Okej, okay, oczywiście przeskakujemy standardowo. Bo przecież po co zejść schodami, prawda? Lepiej przeskoczyć. Mówię, czemu tego typa mi tutaj nie pokazuje na mapie? On tutaj coś sprzedaje. Okej, okay, bierzemy oczywiście nasz motocykl. Ten nasz wspaniały motocykl, klasa. Właśnie, ale po prostu... Nie wiem dlaczego, ale tak mnie podkusiło, a kupię motocykl. Nie wiem dlaczego, ale po prostu jest mi mimo wszystko nim lepiej jeździć niż standardowym pojazdem, w sensie samochodem w tym wypadku. Tam w ogóle policja była, jak sobie po chodniku jeżdżę i rozwalam wszystko po kolei, po drodze, okej. Okay. Oczywiście w ogóle mam przestawioną stację radiową na jakąś, byle jaką. Nasza stacja radiowa musi być zawsze odpowiednia. I dobra, jedziemy powoli. Jak to daleko? Jest 1300 metrów, więc chyba kawałek trochę jest do tego. Coś tam mi było żółte, ale nie chcę się z tym męczyć. Ja mam być szczery. Okej, okay, ktoś tutaj się wyjedzie z tego, tak? A, tędy. Okej. Okay. Zastanawiam się, jak wyjechać z dworca autobusowego. Może mieć strzałki wszędzie. Tak, byłem nadal troszeczkę tak średnio bym powiedział, że czuję się, żeby coś opowiadać, bo jakoś nie mam po prostu tematu na odcinek. Ale może coś w warstwie popularnej wejdzie, co mnie zaintryguje do jakiejś rozmowy, do jakiegoś nawiązania, czegokolwiek. Z jakiegoś powodu w ogóle zobaczcie, znowu mi z takiego strasznego bliska zaczęło renderować prawda, lepsze tekstury. To widać po prostu, ja też się temu dopiero przyjeżdżałem, co prawda. Ale to samo było w Just Cause'ie. Dopiero lepsze tekstury po zbliżeniu się do obiektu. Przecież ja wyłączyłem tylko cienie w poprzednim odcinku, więc nie rozumiem do końca, dlaczego jest tak, a nie inaczej, no mniejsza o to. Znaczy, to was statuetka, a tej statuetki. Ja już tutaj byłem i mogłem próbować się do niej dostać, okazało się, że tam są zamknięte drzwi i trzeba przeskakiwać przez pół mapy, więc taka trochę średnia opłacalna inwestycja mi z tego wyszła. Ale to jeszcze misję pogłaszą przy okazji obok tego, zobaczmy co tam jest. Karaoke jest dla kobiet, zobaczmy co z tym chodzi. Jeszcze sobie tak szybko podskoczymy, prawda, skoro mamy chwilę. Czy znowu mi się zbugował tamten, Jezus, tamto miejsce, jak on się nazywał, nie pamiętam teraz. Tędy. A wygląda to, że pisze mi, jak było na dole. A nie, zejdź z tego, wej, zejdź z tego. Wej, schodź, kurde. Okej, okay. Miałeś jeszcze raz myk. Zobaczmy, spróbujmy tutaj wejść w takim razie. Okej, okay, myk. Też brzydko wskakujemy. Zastanawiam się, jak mam tam przejść, szczerze. Naprawdę nie mam pojęcia. Nie znał mnie. A, to jest takie beznadziejne miejsce, które, tak jak mówiłem, wydawało mi się, że mi się zbugowało. A to jest jeszcze skrzyneczka, więc przy okazji ją otworzymy. Mam nadzieję, że bez kodu, bo nie chce mi się kodów wklikiwać.
Okej, okay, na szczęście, plus 5000. No ale mi brakuje do tamtego auta. Tam chyba 629 kosztowało coś takiego. Oczywiście w tysiącach cały czas licząc. No i wskakuj tutaj. Mych, pięknie, mamy to. Okej, okay, tutaj na dół. Ja przecież tego łaję połamię, zanim ja tam dojdę. Okej, okay, jeszcze raz do góry. Tutaj chyba robiliśmy sobie ten parkour z tą jedną laską, jak dobrze pamiętam. Okej, okay, mech, mech. No. Oczywiście przez to już nie może przeskoczyć, nie? Przez takie przeszkody przeskakuje, a przez głupi szyb wentylacyjny już nie może. Okej. Okay. Skąd? Stąd gdzie mamy iść? Trzeba właśnie się znaleźć w tym zaułku i będą się obracać. No nie najgorzej. Teraz mnie coś trafi. Ja nie mogę tędy wejść, nie? W żaden sposób. Co? Jak ja mam tam niby w takim razie wejść? Nie mam absolutnie pojęcia, jak ja mam tam wejść. W ogóle stąd nie ma nawet wyjścia chyba. Chyba, że jest jednak, ja po prostu jestem głupi i ślepy, ale... Nie ma stąd wyjścia. Halo. Gra. Cokolwiek... A nie, dobra, tutaj jest wyjście. Okej, okay, po tym trzeba się spiąć. Okej, okay, ale w takim razie przyszedłem tutaj na darmo. Mam nadzieję, że tędy jakoś wejdę, ale widzę, że... Nic mi to nie dało jakoś specjalnie. W takim razie jak tam trzeba przejść? Nie mam pojęcia. Okej, okay, znowu beczki. Znaczy beczki, Jezus. Beczki, co ja gadam? Za dużo wiedźmin... za dużo gwinta, przepraszam. To są te skrzynie. O, co to jest w ogóle? Co to się stało? Czyżbym przypadek gdzieś wszedł, gdzie nie powinienem był być? Czy mi się wydaje? Możliwe. O cholera, tak myślałem, że się to skończy. Ale co jest w takim razie w tamtej... Gdzie ja mam tą misję odebrać? Do tej pory nie wiem, prawda? Ale w ogóle ona jest gdzieś niżej. Wytyfy. Dobra, właśnie zmarnowałem pewnie ze 3 minuty na to wszystko, prawda? No tak, podgląd mi ogólnie strasznie laguje. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem tego. Podgląd jest głupi czy coś. A mam 160 fps już teraz też napisane, więc... No, to nie jest moja wina, przepraszam. Przepraszam sobie, żeby ktoś mi mówił, że to moja wina, że mi laguje gra, czy szklatkuje podgląd. Okej, okay, a w takim razie. Jeszcze raz. Jak ja mam tam dojechać niby? To jest klub Bam Bam. A, okej, okay, to jest wejście, tak? Akurat mamy tę misję jeszcze drugą. Super. Jeszcze musimy porozmawiać z Ilianą zamiast. A, cholera. A, to o to chodziło. Dobra, to już kojarzę tą misję. W sensie, dlaczego się zajmuję tym porwaniem. Have you found out anything? Not yet. Did Katushka have any favorite clients? Guys that liked her particularly? You know, anything like that? You should talk to Mr. Chen. He had a real thing for her. I think they were, how do you say it, special friends. Określenie jest, bliscy przyjaciele, a special friends to jest troszkę co innego. Przepraszam, zakrztusiłem się. Raczej special friends miało w tym wypadku mieć znaczenie coś raczej friends with benefits, czyli przyjaciele z You Chan? It's Mr. jakimiś Chan to dodatkami, you. powiedzmy. What do you want? I got a couple questions about Jak nie Katushka. wiecie, o co Why chodzi, the hell to would I bójcie tell you to. anything? My name's Wei Shen. Maybe you heard of me. Little shits like you aren't usually so fast to insult the Sun on Yi. Wei Shen. I'm so sorry, Mr. Shen. I didn't know. I have nothing but respect for that Sun on Yi. Please, I will help you any way I can. How do you know Katushka? We are friends. Friends? Don't fuck with me, Chan. Okay, okay. We had an arrangement. I paid for her apartment, got her clothes, jewelry. She was appreciative. Have you seen her recently? No, not for a week at least. She hasn't returned my calls either. Where is this apartment? I'll give you the address. Anything else? She asked me to get her papers, a visa, but I do not know how to get papers. I cannot marry her. I got a wife already, you know? Okej, okay, wygląda na to, że to jednak dopiero teraz mamy tam do tego mieszkania iść. Czyli ja zrobiłem w sumie coś, czego nie powinienem był zrobić, tak troszkę standardowo u mnie. Właśnie tam, gdzie nie trzeba. I to właśnie teraz będziemy musieli tamto mieszkanie przeszukać, które widzieliśmy chyba.
zniszczone całe. Okej, okay, nawet nie wiedziałem, że to jest wejście do tego klubu Bam Bam, czy jak on się tam nazywał. Czy to był K-Bar? Już nie pamiętam teraz. A milion razy cały czas mi się wydaje, jakby tamto miejsce było... Aha, okej, okay, teraz... A, teraz muszę się włamać przez ten zamek, wcześniej nie mogłem normalnie wejść. Pytyfy, nie rozumiem do końca tej gry czasem, no ale... Prawda, głupia jakaś taka ta gra. Znaczy, no kwestia tego, że coś wlazłem niepotrzebnie tam, gdzie nie powinienem, prawda? Więc normalny człowiek raczej by tego nie zauważył, że coś takiego się stało. A wreszcie tego, co mówiłem, to jak widzicie, wydawało mi się wcześniej, że było to zbugowane, to naprawdę wszystko jest ok. Ok, telefon, czyli dopiero teraz mogę go sprawdzić, tak naprawdę. A w ogóle też zobaczcie, taka niedoróbka, prawda? Mogłem sprawdzić telefon w cudzysłowie, zanim w ogóle coś się stało tutaj. Zanim rozpocząłem misję, ok. Sprawdzamy papiery. Zdjęcie, czyli myk. Lewy shift. Tego go piszę, aha, nic nie widać. Spoko. To dobrze wiedzieć, miło mi, naprawdę. Miałem nadzieję, że coś przeczytam z tego. Oczywiście żartuję, prawda? A miałem nadzieję, że to będzie trochę większe, wyższej jakości. Okej, zaraz nam powinno dzwonić właśnie. Czemu ja odrzuciłem telefon? Nie, okej. The number belongs to Yarquai Lai, Fisherman Lai. He's affiliated with 18K. Runs a number of businesses along the waterfront. We think he's heavily into their smuggling operation. Know where I can find him? He likes to gamble. Frequents a little place in Central. I'll text you the address and his mugshot. Good. Maybe I can plant a bug on him, see where he takes the girls. How you gonna do that? You're gonna lose it to him. At poker. Dobra, ale... Wej, mógłbyś... Okej, okay, fajnie, że zrobiłeś tę sprawę. A! O, w ogóle w końcu mamy trzy gwiazdki, prawda? Gdyby... Mogliśmy dostać za nie zdarzyć ten minus. Oj, ja bym się wtedy wkurzył, naprawdę. Chyba dostał nerwicy przez to. Okej, okay, ale ja zrobię pozwólcie najpierw tą misję w K-barze, w końcu skoro wiem jak tam wejść. Tak dobrze mówię, to jest K-bar czy nie K-bar w końcu? Sekundka. K-bar, dobra. Czyli dobrze powiedziałem za drugim razem ostatecznie. Okej, okay, to jest wejście. W ogóle szczerze mówiąc wygląda jak płaska tekstura bardziej niż jak wejście. Czyli mam na myśli przez to, że jest po prostu źle zrobione w moim odczuciu. Najmniejsza, okej, okay. Tej gości jakiś potrzebuje pomocy. Czyli muszę zawalić piosenkę, tak? A weźmy jakąś, którą już zrobiłem. Po prostu nie trzymał w ten sposób. To będzie bolesne dla waszego uszu, przepraszam, ale to nie jest moja wina, prawda? Tak ma być. Czemu ja się muszę uśmieszać? Szczerze mówiąc, tak lepiej śpiewa niż ja, tak. Jeśli mam być naprawdę w 100% to śpiewa milion razy lepiej niż ja. Mimo, że fałszuje rzekomo. Ten gość się gra na telefonie chyba. No, ten gość się gra na telefonie, ma to wszystko w dupie. Powiem wam, że 60 FPS, a naprawdę lakuje mi po prostu ten podgląd, nie wiem z jakiego powodu. To aż bolało, po prostu się tutaj stało. Jest gorszy. Sorry, baby. You were right. Why don't we get out of here? Maybe we can find another way to make a little music. Woo! How was my singing? Was I good? Thanks, Wei. That was awesome. Przynieś zaraz powiedział. Dzięki, że fajnie załatwiłeś. Super, naprawdę fajny facet. Polecam każdej dziewczynie. Nie. Dobra, wracając teraz, to wychodzimy w końcu już. I może zajmiemy się tą sprawą tego porwania. W sensie zniknięcia Katiuszy. Tak? Albo w sumie najpierw zrobimy jeszcze tą drugą misję poboczną. Zobaczmy co tutaj będzie.
Zmień klimat, okej. Okay. Pójdziemy jeszcze na nogę, bo mi się nie chce po prostu. Nie wiem, gdzie zostawię ten motocykl niby. A nie pamiętam gdzie. Tak więc po prostu wezmę pierwszą lepszą rzecz, która mi wpadnie do rąk. Znaczy wpadnie mi do rąk, no. Wpadnie mi. Komu ja wpadnę w sumie? Do auta, Radzi mi powiedział. Okej, okay, o co chodzi tu? A, okej. Okay. Okej. Okay. Widzę, że to jest znajdźka, kurczę, nie zdążę jej zebrać. Nawet druga, o wow. Będzie miło je zebrać potem. Lecimy za nim. Myślę, że to się nie skończy dobrze dla nas. Coś i tak go chyba nie dogonimy, będzie nas... Zaciągnie nas do tego miejsca, gdzie jest... Co to się turlało po ziemi? Widzieliście to? On nas pewnie zaciągnie do miejsca, gdzie będzie nas próbował pobić znowu, do jakiejś uliczki. On się jeszcze zablokował, dodatkowo. Halo. Hej, no halo. Kurde, dobra. Jeżeli kradniemy samochód, jeszcze nas będzie policja ścigała za to. Nie, o dziwo nie. Okej, okay, ale chodź tu, wej. Dobrze. Będzie niefajnie. Nawet nie wiedziałem, że są te misje. W sensie, nie widziałem ich wcześniej. Znaczy, może inaczej, widziałem je, ale myślę, że to jest co innego zupełnie i tak jakoś je ominąłem. Jak mam być 4. Ja mam 20 sekund, żeby go dogonić. Niedobrze. Boję się, że go zgubię w tym momencie. No nie, jeszcze w Moskwa uliczka najgorsza. Okej. Okay. Szybko. O, to jest mój motocykl. Dobrze wiedzieć, gdzie go zostawiłem w końcu. 7, 6, 5, 4, 3. O, okej, okay, znalazłem go. Szkoda było, gdyby go... ktoś potrącił, o Jezu. Jak wyleciał. Nigdy nie widziałem piękniejszego lotu niż ten, co się tutaj w tym momencie zdarzył. Coś pięknego po prostu. Okej, okay, zdobyliśmy trochę hajsu, widzę. Zdobyliśmy również 2000 hajsu, 2000 hajsu trochę reputacji. Cały czas o hajsie teraz. Okej, okay, to jest cały czas ta nefetowa statuetka, której nie damy rady po prostu zebrać. Okej, okay, ja sobie zwrócę, zmienię z powrotem stację na moją ulubioną. Naszą ulubioną, jakby też nie patrzeć. I pojedziemy do tego miejsca, w którym mieliśmy w końcu, czyli do tej misji pobocznej. Ja przepraszam, że nie robiłem wcześniej tych misji z żółtą tarczą, ale zapomniałem jeszcze mówiąc, że to są misje w ogóle. Nie, możecie się spodziewać, dawno grałem. Ostatnim razem grałem, no dość dawno. Właśnie, okej. Okay. Cholera, żeby mnie tylko właśnie policja nie złapała. Okej, okay, to jest policjant, ale ja chcę się tutaj dostać do góry jakoś. A jest jeszcze nawet ta kapliczka, zobaczcie. Trochę głupio zrobiłem, też już wyszedłem. Czy jest sens w ogóle iść do tej kapliczki? Chyba nie bardzo, szczerze mówiąc. Jezu, czemu tutaj jesteśmy na terenie policji? Czemu możemy coś zrobić głupiego? To jest ten typ jeszcze, o nie, to będzie masakra. You're not gonna shoot anyone, are you? Hell no. Let's go. O kurwa. Ja myślałem, że to się źle skończy. Jezus Maria. What the hell was that? Ja pierdzie, wiedziałem, że tak będzie. Wow, co się stało w ogóle tutaj? No to jeszcze się nie skończysz dla nas dobrze. No, to jest koniec. Po misji mam, dziękuję. A jeszcze mi się oberwało, super. No, tak, wznawiam od punktu kontrolnego. Nie wiem, dlaczego nas tak wyrzuciło w sumie do góry nogami totalnie. Okej, okay, jest. Ale szczerze mówiąc, to co ten gościu zrobił, to jest jakaś masakra. Okej, okay, ej, halo, wej. Wchodzisz tutaj do niego. Jest za teraz wagi na podglądzie, okropne. Halo, gościu, wchodzisz. Uwierzcie, że to jest nie do oglądania na podglądzie, jak jest. Natomiast pewnie w praktyce widzi lepiej. Przydałbym się jakiś licznik FPS-u, chyba sobie coś takiego załatwię w grach, żeby mi się wyświetlał. Muszę tylko ogarnąć jakiś właśnie program do tego. Żeby to na wszelki wypadek był, bo chcę sobie zobaczyć, ja mam FPS-ów w grach, a ile mi pokazuje OBS, prawda? Żeby na wszelki wypadek nie było problemu z tym. Okej, to jest kapliczka, jest na razie, muszę ją darować. W ogóle, gdzie my mamy jechać? Mieliśmy chyba jechać do Central, tak? Jak się nie mylę. Nie do Central, do North Point. Chyba do doków jakoś. To jest, to znaczy jakiś tutaj punkt przypadkowy. Nie wiem, zakręcam, bo mamy jechać chyba tam, jak to wygląda. Nie wiem, za daleko, bo wcześniej miałem 1300 metrów, teraz mam 200. Tego się wysadzę przy najbliższej okazji. Oczywiście, w sensie nie wysadzę jak on tych... wszystkie wozy policyjne, tylko wysadzę go w sensie, że odstawię go gdzieś na miejsce jakieś. No. Przepraszam, cały czas mi się język kończy mimo wszystko. Okej.
Zakładam, że już zaraz ich zgubimy. Dobra, wysadzamy go. Okej, spoko, Calvin, siema. On jest w ogóle jakimś chorym pojebem, się uli. 10 tysięcy, nieźle. Jest to taką byle misję? Bardzo spoko. No, kolejna misja poboczna. To co, robimy misję poboczną, co nie? To, że to myślicie, co ja? Mam nadzieję. Nowa zabawka Tanga. O Jezus, czyli znowu śledzenie jakiegoś celu pewnie. Okej, oj, policjant. Było blisko i bym go staranował dosłownie tak. Po chamsku i nawet nie patrzę, że to policjant. Okej. Tutaj u góry chyba jest ten. No jest tutaj znajdźka u góry. Przepraszam. O, właśnie w ten sposób. Chciałem się telefonu pozbyć. Trochę escape'a kliknąłem przez przypadek. Okej, dobra, bijemy ich szybko. W ogóle, pamiętacie tamten punkt, w którym spadłem ostatnio, prawda? Wiecie, chodzi mi o tą dzielnicę jakąś, tak? Wiecie, ten sektor, który tam odbijamy od Sony, żeby tam monitoring ogólnie zmienić. To właśnie tam znowu tam poszedłem po prostu, poza odcinkiem, prawda? I po prostu goście mnie pokonali, bo w ogóle kontry mi nie wchodziły, nie? Kliknąłem chyba 5 razy prawy przycisk myszy i to na pewno dobrze, nie? Jakimś cudem mi w ogóle goście nie weszła kontra totalnie, tak? Miał rurę po prostu przy sobie. Okej, już po wszystkim? Spoko. Mam nadzieję, że bez kodu będzie, bo nie chcę mi się robić kodu. Okej, super, 5000. Bardzo miło i już mamy 12.30 skrytek w Central. I mamy również misję od doktorka. Znaczy ja na niego mówię doktorek, prawda? To też jest w sumie doktor Tank, czy tam jak mu jest. Another tracker? Yes, but this time it's moving fast. I don't want to lose it. Or worse yet. A, ja go będę musiał namierzać, a nie chce mi się. 9 minut mi zostało, nie chce mi się, naprawdę mi się nie chce. Samochód Tanga, no, czyli dobrze powiedziałem, doktor Tank. On jest ten najgorszy samochód na świecie. Okej, muszę jechać znowu ze znacznikiem. A Jezus, nie chce mi się, naprawdę mi się tego nie chce robić. Właśnie. To jest taka beznadziejna misja. To jest najgorsza misja chyba jaką stworzyli tutaj w Sleeping Dogs, tak w moim odczuciu. Wiesz, nawet to odbijanie tych dzielnic jest nasz znaczy dzielnic tych punktów, prawda, od Salonii jest ciekawsze. Że przynajmniej się tam bijemy, cokolwiek robimy, a to jedziemy punkt za punktem cały czas, tak bez sensu, nie? Nawet to nie są nawet wyścigi, więc no, nie ma jakiegoś ograniczenia czasowego, no czym dobra, jest, ale jakie ono jest, prawda? To jest tak śmieszne ograniczenie czasowe, jak nie wiem. Okej, idziemy dalej. Oczywiście potrąciłem po drodze milion cywili, ale... cywilów, przepraszam. Ale koło to obchodzi, prawda? No, jest Jerzej tej way. No, jeszcze kawałek. No, jest pięknie. O, dobra, teraz jest dobrze. A w ogóle ja powiem, by przełączyć muzykę, prawda, na coś ciekawszego. A jeszcze więc takie beznadziejstwo pasuje do... Znaczy no, dla mnie to nie jest jakieś coś ciekawego, w sensie tam ta muzyka. Ale pasuje to mniej więcej do misji, prawda? Okej, okay, do Tanga teraz dzwonimy znowu. Doktor Tang. Okej, super. A czy my jak zadzwonimy do faceta otwór, czy nam on nie podwiezie tego? Czegoś? No tak, dokładnie. Czy ja mogę sobie w ten sposób robić, jak potrzebuję auta? Ej, zobaczcie, jestem przy misji. Lol. Miło. A to sobie od razu od niego wezmę. Czy on... O nie, Jezus, dobra, podziękuję. Wiesz co, typie, dzięki, ale... Ale nie. Nie, to nie wystarczy. Nie, już wolę sobie coś ukraść. Przecież nie wiem, co jest gorszy, czy ten smarcik tutaj, czy coś ala smart, a czy może tamten motocykl. Najmniejszy, nie będę się wcinał w to. Wchodzimy i robimy misję dotyczącą śmierci wujka Po. Relax, Ricky. I'm just making a joke. So, wait. You know Fifi Miao? You mean the movie star? Yeah, I heard of her. What's she doing these days? She's doing another movie in the Stripper Assassin franchise. But I want the role for Vivian. That's a great idea. That would be huge for Vivian. Yeah, it would help her profile. Aren't you going with Vivian to the release party? Yeah, you're right. Good call. We're releasing the track that King produced tonight. You have a great time. You and the hottest star in Hong Kong. Go, have fun. You know, okay, czy pewnie będę musiał załatwić tę laskę albo coś.
We've got a joint venture making porn. He brings the girls, I bring the production and distribution. That's good money, I bet. Yeah. If Vivian pisses me off, that's where she'll end up. Oh, yes. But there's more money if I keep her a star. I just have to make sure she doesn't flake out on me. I want you to put some cameras up in an apartment. I need it done right away. Can you organize that for me? Yeah, of course, Sonny. I'll take care of it for you. Okay. Here's the address. There's a box of stuff over by the elevator. Szymon, nie jestem zbyt pewny, w sensie tak moralnie nie zrobiłbym tego i nie wiem dlaczego miałbym to zrobić, ale nie będę mógł, co się działo tutaj. Dlaczego miałem to zrobić tak fabularnie? Co to dawało niby? Ja oczywiście musiałem ukraść auto. O, ale o dziwo nie ma za kradzież punktów na minus. Jeśli chodzi o punkty policyjne, prawda, po tej misji. Nie, proszę, tylko nie K-pop. Nie, to nie był K-pop. Nie wiem, czy tam J-pop, nie wiem jak się w ogóle nazywa chiński pop w tym momencie, ale proszę tylko wszystko tego nie pop, nie disco polo i nie jakieś inne gówno. Takie totalne, bo szczerze mówiąc, tamto co wcześniej leciało podczas tamtej misji to już było bardziej znośne. Szczerze mówiąc, nawet country jest bardziej znośne od disco polo jak dla mnie, chociaż teoretycznie jedno z drugim troszkę ma wspólnego, ale bardzo niewiele. Bardzo, bardzo niewiele. Aczkolwiek ludzie bardzo często porównują te dwa akurat gatunki muzyczne jako takie słabe dosyć. Uuu, trzymajcie mnie. Straty materialne. Okej. Okay. Ciekawe co takie odwaliła. A, dlatego muszę tutaj dopiero teraz załatwić tą statuetkę i ja będę się tutaj wspinać jakoś, albo chyba, że będę mógł się normalnie dostać, co? A będę mógł normalnie się tutaj dostać chyba. Excuse me, sir, I don't think I've seen you before. I'm a location scout. Could you let me have a look around? Only residents and their guests are allowed, sir. I'll be quick, I'll make it worth your while. No, it's not gonna happen, sir. You have to leave the premises, sir. Okej, okay. Ale gościu o dziwo dobry. Powiem szczerze, że jakby nie patrzeć, prawda? Gościu ma... jest takim dobrym ochroniarzem, prawda? Wykonuje swoje obowiązki odpowiednio. I szczerze mówiąc, ja bym jak najbardziej dał plusik za to temu gościowi. Tak osobiście, prawda? Tak nie mówię teraz o samej warstwie gry. Growej, tylko... Tak w rzeczywistości, prawda? Jak dla mnie jak najbardziej na plus osoba. Która w ten sposób robi i właśnie tutaj będzie milion lat wspinania się po wszystkim. Wiem, bo sam tutaj właśnie już się wspinałem milion razy, w sensie no milion razy. W sumie tak, bo nie patrzę to się wspinałem tutaj w cholerę razy, bo musiałem tutaj co chwilę do jakichś skrzynek latać. Właśnie to się działo w międzyczasie, prawda? Też gdzieś była kapliczka, o jakiś gość tutaj się odlał. Chciał się odlać. No, ale bigo, wej. Okej, okay, szybko poszło, dziwno. Nie mam pojęcia, kto to był, czy to był jakiś żółć, czy co. Okej, okay, tutaj? Nie tutaj, absolutnie nie. Okej, okay. A nie, tak, już wiem, jak się tutaj wspinało. Chyba. Wybaczcie, tak, wchodziłem na tą lokację chyba z 30 razy, a nadal nie potrafię na nią wejść. Ale to milion razy coś tylko mówi, żeby nie było, że ktoś zaraz mi powie, że mówił, że milion razy, a teraz 30 tylko. Czy coś takiego. Okej, okay, tak, ale już jesteśmy na miejscu. Właśnie jest tutaj ta kapliczka, o której wspominałem. Ja już niespecjalnie lubię tą miejscówkę. Ja mam być, że... jaka magiczna tekstura się zrespiła, prawda? Okej, okay. Jesteśmy w środku. Okej. Okay. Najpierw to bym chciał zabrać mimo wszystko statuetkę, jest dla mnie najważniejsza. A czy w ogóle już nie mam przed tym wszystkich statuetek, jakby nie patrzeć? Okej, okay, zbieramy. Jest jakiś piesek w ogóle, słyszę go. Mam nadzieję, że nie będę musiał go zabić. Wtedy będzie to raczej dość wiadomo, kto to był. Gdyby hakowanie było takie łatwe. Okej, okay, trójka, czyli przerzucę ją tutaj. 4, 5, 6. Okej. Okay. Szósteczka w takim razie tutaj, w takim razie to 7, 8, 9. Okej. Okay. Udało się. Dostęp za pierwszym razem. Znaczy za pierwszym razem, za... pierwszą próbą, pewnie skończyć na moją pięciu centra. Gdzie mi trafił? Podłóż pluskwę w kuchni. A, okej, okay, tutaj w tym. Spoko, dobrze, że nie ma ograniczeń czasowych. Chociaż szczerze mówiąc, byłoby fajnie, jakby tutaj było ograniczenie czasowe. Byłby delikatny stresik, prawda? Przy robieniu tego. Okej. Okay. Oczywiście moje umiejętności w cudzysłowie, prawda, ruszenia myszką.
Moje 8100 DPI się odzywa, szam 8200. A jest ograniczenie czasowe. Dlaczego? Czy dobrze, czy jest stresik, prawda? Czy prawidłowo tak jak powinno być? Jakieś szybciutko to zakręcamy. A, słyszymy ich po prostu, tą dwójkę. Że się tutaj zbliżają do nas. Ok, jeszcze muszę na górze. A muszę się tam schować po prostu. Okej, okay, ciekawe czy zauważą, że zostawiła otwarty balkon. W cudzysłowie oczywiście zostawiła. I can't believe she's real. Oh, Ricky. She's too perfect to be real. Seriously. Every woman wanted to be you, and every guy wanted to. Well, you know. Oh, Ricky, you have such a one-track mind. Trochę ja. Fucking Sunny. Oh, yes. You know I like that. Okay, but let me go freshen up first. Whatever you want, baby. I'm gonna go have a smoke. Okay, muszę przez drzwi, znaczy damy radę wyjść. Mam nadzieję chociaż taką. A, jeszcze kamerę, cholera. Muszę zainstalować. Yeah, hey, Sunny. Okay, może się uda. Ale to będzie najgorsze, szczerze mówiąc. Trzeba chyba częstotliwość do kamery. Bezprzewodowej nawet. Cholera, niedobrze. Cholera. Wej. Lecisz, chodź szybko. Cholera. Co to miało być w ogóle? Nikt by się w ogóle nie skapnął, że to jest, nie? Okej, nie wiem, czy tam do niej pójdzie. Okej, dobrze, że zostawicie otwarte drzwi. Więc sobie no to z tego nie zdali sprawy. Czy coś ciekawego się stało. Okej, szybko wyskakujemy. Okej, udało się. Uff. Powiem szczerze, że to była dość ciężka misja i szczerze mówiąc dość stresująca dla mnie. Ale czy to jest nasz motocykl ulubiony? Czy to jest nasz? Nie, jakiś inny. A ja miałem nadzieję, że nasz, szczerze mówiąc. Nie nasz na pewno, czekajcie, po rejestracji nie, to nie jest nasz. Ale chyba... Ja pierdzielę. Nie wierzę w siebie. Okej, okay, ja zmienię sobie muzykę, pozwólcie, to chyba było w tą stronę, nie to? O, nic ciekawego nie leci, to jest najgorsze jeszcze. Okej, okay, o zobaczcie, jest ta kapliczka, więc przy okazji ją zbierzemy. Skoro po drodze jest. Chociaż już trochę przyciągnąłem odcinek, więc szybciutko go skończę. Postaram się przynajmniej o to. 6 na 15 kapliczek Central. Całkiem nieźle w sumie już. Prawie połowa. To jest chyba w ogóle, tak jak mówiłem, ten motocykl też z serii A. Znaczy klasy A, przepraszam, nie serii. Nie wiem z jakiego powodu mówię serii, ale przyzwyczajenie może. Ze względu na to, że piłce nożne jest seria A. Czy są te... No to jest włoska liga, to jest serii A, czy jak tam się ona nazywa. Mi się zawsze z nią kojarzy, po prostu zamiast klasa mówię seria. Zresztą powinien sobie kojarzyć z klasami wzmacniaczy i tak dalej, na przykład. Jeśli chodzi o elektronikę, okej, pędrił. Are you fucking crazy? What the hell were you thinking of wrestling Jackie, huh? Oh, I thought we were past all that. I just wanted to congratulate you on that business with Tang. Good riddance. Now, what about Sunny Woe? Anything new there? What about Jackie, huh? Fuck, Pendrew! Are you deaf? No, Officer Shane, I'm not. But you clearly have forgotten who you're speaking to. Wei, forget about Jackie a moment. Whatever we can get to stick to Sunny Woe will obviously hurt Big Smile Lee. And we both want that. Fine. Sunny had me put up a hidden camera in Vivian Liu's bedroom. She and Ricky nearly caught me. He always did have a reputation for that sort of thing. Think you could get a copy of that? Are you fucking kidding me? She's got nothing to do with this shit. This could be the piece that we're missing on Sunny. Can you get it? All right. But I want Jackie in return. Cut him loose. Very well. Get me the video and he walks. I'll get it. All right, I have to go. Get me that video as soon as you can. Miałem być as soon as possible. Tak szczerze, tak asap akurat mi się skojarzył, ponieważ jest to dość popularne chyba jako skrót, prawda? W Anglii, w Ameryce, w Anglii. Znaczy w Brytanii i w Ameryce. Chyba. Nie jestem pewien w 100%, ale akurat jako skrót mi się skojarzyło. Dobra, jedziemy teraz szybko do namieszkania, kurczę, niestety tam jest to troszkę długo jest, mimo wszystko. Ja mam nadzieję, że troszkę krócej ją zrobię. I szczerze mówiąc, naprawdę teraz w 100% jestem z wami szczery, nie pamiętałem tej misji totalnie. Gratulujcie mnie. Czegoś dostanę przy tych stratach materialnych. To jest tak głupi parametr. Znaczy, oczywiście do rzeczywistości się bardzo zbliża, ale
kurczę, grze, w której rozpieprzono absolutnie wszystko i która ma być bardzo podobna do GTA, nie możemy sobie pozwalić rzecz, no. O. Aż boli, prawda? Okej, okay, gdzie to jest wejście naszego apartamentu? Jeszcze dobre pytanie. Tutaj chyba nie? Nie. Ups. Nigdy nie pamiętam, jak się gdzie wchodzi, prawda? A nie. Pamiętam chyba kawałek dalej mieszkałem. Tak, dokładnie, kawałek dalej. Jestem głupi. Przepraszam, ale nigdy nie pamiętam, którymi drzwiami mam wejść, żeby tutaj ten. Bo zawsze korzystałem z tego mieszkania, tego małego mimo wszystko, prawda? Tego malutkiego, obskurnego, jak to zawsze mówiłem. Okej, okay, wysyłamy te pliki. Alright, Pendrew, I hope you're happy. Okej, okay, pistolet. Zobaczymy, co się stanie. Nie pamiętam szczerze mówiąc tego fragmentu akurat. Vivian? A, Vivian. What are you doing here? Well, Sonny says you've been really helpful to him. And to me. And I just wanted to thank you. Vivian, no. Wait. What's this about? Nothing, I just can't. God, Sonny's gonna kill me. Wait, Sonny sent you here? Yeah, don't you know that? Know what? I can't do it anymore. Sonny will just have to get another girl. Look, Vivian, you don't need to. Not with me, okay? So, you mean you're okay with it? Yeah, it's okay. Wow, you're the first guy who's ever, I mean, thanks, Wei. Okej, okay, spoko. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak w tym momencie się nasze stosunki z Sonym. Czy nam się bardzo jakoś nie pogorszą? Dobra. Ale. Będę cel. Galerii handlowej, okej. Okay. Ale tymczasem chyba już jest czas. No to... Nie, jeszcze. No nie. Daruj już sobie. And Jackie? Done. This should be all I need to put Sonny Woe away for a long time. And with Uncle Poe dead... Wait, how'd you hear about that? Good news travels fast. Dobra wieść. Naprawdę dobra. I'll have Raymond arrange your debriefing. Znaczy dla nich tak. Way. What are you saying? I'm saying it's over. You've done your job, it's time to come in. It's not over, not yet. Way, the son on Yi is seriously crippled. Your mission was an unbelievable success. I must admit, I thought you'd be happy. Big Smiley will take over. It'll be even worse than it was under Poe. I can't come in now. I'm not finished yet. I understand your personal reasons for doing this, your history with the Sun on Yi. This is why I selected you. But you've done more than enough. Those are my orders. Fuck your orders and fuck you too, Penju. I came on to take down the Sun on Yi, not to shuffle the deck. Shen, you're making a mistake. Pan przeciwnie, Shen bardzo dobrze robi w tym momencie, tylko Pendrew się nie zna i jak zawsze się pieprza tam, gdzie nie potrzeba. Nie chcę to już kończyć, bo muszę skończyć odcinek, a już trochę długo to zajmuje, naprawdę długo. Zobaczcie, ten dialog był naprawdę genialny. Okej, okay, oczywiście pokolenie mi Weya, który już w sumie był takim. Nie był już aż takim, prawda, zniszczeniem jego psychiki jak poprzednie. Wychodzimy. O, Raymond. Wei, what do you want? Your friend Jackie has agreed he'll be walking out of jail in a few minutes. Just thought you might want to be there to pick him up. Thanks. Don't mention it. Okej, jest Jackie. I cóż, mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Tym razem mam nadzieję, że już był lepszy niż poprzedni, bo poprzedni był naprawdę beznadziejny, co trzeba przyznać. Mam nadzieję, że również obejrzycie kolejne odcinki. Już w sumie zbliżamy się bardzo blisko do końca, znaczy bardzo się zbliżamy do końca serii. Tak więc jeszcze raz, mam nadzieję, że wam się podobało, że obejrzycie kolejne odcinki. Do zobaczenia i na razie.